Już na samym początku zaznaczę, że ten film to będzie lokowanie produktu, ale wszystkie filmy Teren Wizji to jest lokowanie produktu, czyli lokowanie offroadu, który kochamy. Ale tak na serio to raczej traktowałbym to jako taką ciekawostkę offroadową, którą bardzo chcieliśmy przetestować, dlatego że mam na ramieniu wyrzutnię przeciwpancerną offroadową. A mówiąc serio, jest to najnowszy hydrauliczny podnośnik prosto od ARB, australijskiej firmy, która robi świetne rzeczy, oczywiście bardzo drogie rzeczy. I takie pytanie na początek, jak myślicie, ile może kosztować taki piękny hydrauliczny podnośnik do terenówki? A chciałem zaznaczyć, że typowy highlift to jest najbardziej popularne i w sumie bardzo tanie urządzenie do podnoszenia aut, dlatego że taka najbardziej chińska wersja kosztuje 200 zł. Bardziej wypasiona, oryginalna wersja highlifta kosztuje jakieś 500, a to tak myślę, że 1200-1500 to jeszcze bym dał. A prawda jest zupełnie inna, ale o tym na samym końcu tego filmu. Podstawa highlifta wygląda dosyć solidnie i wygląda na metalową, w przeciwieństwie do tej stópki, która wygląda na plastikową, co mnie trochę dziwi, ale może tak ma być. Wysokość reguluje się tą piękną stópką, do góry podnosimy, blokujemy tą nóżką i żeby zwolnić w dół, wystarczy nóżkę wziąć znowu tak i opuścić. Nie będziemy czytać instrukcji, bo sprzęt powinien być na tyle prosty w obsłudze, że nawet średnio inteligentny offroadowiec sobie z nim poradzi, dlatego dobrze, że trafił do nas. Ma dużą przewagę nad tradycyjnym podnośnikiem dzięki temu, że jest hydrauliczny, bo cały czas mogę podnosić samochód jedną ręką, gdzie w przypadku tradycyjnego muszę się czasami wieszać na tym, bo już auto nie idzie do góry, bo nie mam tyle siły też pewnie, nie? Ale ten w ogóle jedną rączką mogę cały czas do góry wajchować, mimo że auto jest już w powietrzu i idzie cały czas wyżej. Jeszcze zobaczymy, czy nie blokuje się przy opuszczaniu. Ten niezwykły offroadowy gadżet trafił do nas do testów dzięki uprzejmości Damiana z Szekli, który specjalnie dla nas sprowadził to urządzenie, mając na uwadze to, że wiadomo, Teren Wizji jak coś dostanie do rąk, to potrafi to popsuć. Także bardzo mu serdecznie dziękuję. Mam też nadzieję, że ten film będzie takim pretekstem do dyskusji na temat sensowności takich urządzeń i tego, czy offroadowe środowisko go przyjmie z zachwytem, czy raczej odrzuci jako kolejną niepotrzebną zabawkę. Spróbujemy teraz opuścić witarkę tak o 10 cm. Zobaczymy, czy można mieć tutaj kontrolę nad tym, tak jak w przypadku tradycyjnego highlifta. Nie no, jest okej, nie? Zastanawia mnie tylko opuszczenie tego highlifta do samego dołu, ponieważ gdy jest wyżej, opuszcza się pod ciężarem samochodu. Jednak gdy auto stoi już na kołach, on niżej nie idzie. Jeszcze nie wiem, jak to opuścić. Wszystko jest pięknie, działa, sprawdza się. Oczywiście jest milion pytań, jak długo będzie działał, co się stanie, jak się popsuje, kiedy należy wymieniać olej, który jest w środku, dlaczego obciążenie to tylko 2 tony. Zastanawiają mnie takie kwestie jak praca tego highlifta w wodzie, tak jak często trzeba na przykład w rzece się podnieść, jestem ciekaw jak ze szczelnością. No i kiedy błoto dostanie się tutaj, gdzie chodzi ten tłok cały. Bardzo mnie to zastanawia. Bo wiadomo, że jak kupujemy chiński highlift za 200 zł, to tak naprawdę jak się popsuje, to nikt za tym płakać nie będzie. A jeżeli to się popsuje, to będziemy płakać, dlatego że cena jest, aż boję się powiedzieć, 4 tysiące za taki highlift. W każdym razie, jeżeli ktoś chce troszkę poszpanować w naszym offroadowym światku, to tym razem nie będą to już felgi, nie będzie to droga wyciągarka, tylko właśnie będzie to ten gadżet, bo jeżeli zobaczycie kogoś, kto używa tego w terenie, to wiadomo, że stać go było na coś, co według mnie jest fajne, ale absurdalnie drogie. Ja liczę na to, że wiesz, małe chińskie rączki zrobią kolejne kopie tego highlifta i to będzie kosztowało jakieś normalne pieniądze, no. Tysiaka bym za to dał. No ja też, bo jest spoko, ale 4 tysiące.